Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się mikrofonem od firmy Genesis. Jest to dokładnie Radium 300 XLR, czyli taki zestaw dla początkującego streamera, czy też gameplayera, który chciałby wrzucać swoje rozgrywki na kanał YouTube. Mówię zestaw, ponieważ mamy tutaj dosłownie wszystko, czyli ramię, koszyczek, mikrofon. Tak więc zabieramy się za unboxing. Myślę, że na razie sobie podarujemy tutaj te informacje, które mamy podane na pudełku. No to otwieramy. Tak wygląda ten zestaw. W środku znajdziemy oczywiście jakąś tam instrukcję. Mamy gąbeczkę na sam mikrofon. Mamy również pop filtr. Tutaj jest logo Genesisa. Dostajemy przewód z XLR do jacka 3,5 mm. Tutaj mamy kolejny przewód, za pomocą którego możemy podłączyć ten mikrofon na przykład do naszego smartfona. Tutaj mamy nasz koszyczek, ramię. Jest to mikrofon kardioidalny, czyli on wyłapuje nam tylko, powiedzmy, tutaj z tej strony, natomiast tył powinien tłumić. Taka charakterystyka mikrofonu jest w zasadzie pożądana, jeśli chodzi o mikrofon dla streamera, no bo najbardziej nas interesuje to, co jest z przodu, a niekoniecznie to, co jest tam z tyłu. Raczej chcemy, żeby te dźwięki otoczenia były wytłumione. Tak więc słuchajcie, tak prezentuje się ten zestaw. Ja teraz to składam i za chwilę zobaczycie go w pełnej okazałości i oczywiście przejdziemy też do testów. Radium 300 XLR jest mikrofonem dynamicznym o charakterystyce kardioidalnej. Jego czułość wynosi minus 38 dB, a pasmo przenoszenia od 30 do 16 tysięcy Hz. W zestawie znajdziemy pop filtr, koszyczek oraz ramię o długości 72 cm, wzmocnione dodatkowo dwoma motylkami. I teraz myślę, kwestia podłączenia, bo to jest chyba w sumie najważniejsze w tego typu mikrofonie. Jest to, tak jak wspominałem, już mikrofon dynamiczny na złączu XLR, oczywiście do jacka 3,5 mm, który możemy podłączyć w zasadzie na trzy sposoby. Pierwszy sposób, który widzieliście z tą małą załączoną końcówką, daje nam możliwość podłączenia tego mikrofonu do naszego smartfona, tak więc możemy sobie go niekoniecznie z tym całym ramieniem zabrać, ale po prostu sam mikrofon zabrać koszyczek, jakiś nieco inny statyw i możemy również za pomocą tego mikrofonu nagrywać sobie coś gdzieś, powiedzmy, w plenerze. Drugi sposób podłączenia tego mikrofonu będzie oczywiście, tak mi się wydaje, większościowy, czyli do karty dźwiękowej w waszym komputerze, no i tutaj jakość brzmienia tego mikrofonu będzie nieco różna w zależności od tego, kto do jakiej karty dźwiękowej ten mikrofon podłączy. Ja ten mikrofon mam podłączony do zintegrowanej karty. Jest to jedna z bardziej budżetowych płyt od Gigabyte'a. Tam jest też pewnie nie najlepszy ten kodek dźwięku, czyli mam, można powiedzieć, podłączony ten mikrofon do budżetówki w tym momencie i to, co słyszycie, to właśnie ten mikrofon tak brzmi w połączeniu z budżetówką. Za chwilę pokażę Wam, że wcale nie musimy kupować dodatkowego interfejsu audio, no, który też by swoje kosztował, ponieważ to jest trzecia opcja podłączenia tego mikrofonu, czyli zewnętrzny interfejs audio. Wtedy w zasadzie nie mamy żadnych problemów z szumami. Chciałbym tylko wspomnieć odnośnie ramienia, które tutaj otrzymujemy, że jest ono na takie motylki. Nie wiem, czy to będzie widać, powinno być widać. Mamy raz, dwa motylki, tak więc tym motylkiem możemy sobie to ramię regulować, a tym samym je zablokować, czyli sprawić, że nie będzie nam ono po prostu opadało. Ja mam w tej chwili tak dokręcone, że w zasadzie mogę sobie to ramię regulować w każdym możliwym zakresie i ono nie opada, jest w takiej pozycji, w jakiej byśmy chcieli. No, ewentualnie musimy sobie poprawić tylko pop filtr. Natomiast teraz przechodzimy już do testów, tak więc opuszczę teraz sobie ten mikrofon, tak aby nie przysłaniał mi monitora. I teraz można powiedzieć, że ten mikrofon znajduje się w takiej typowej pozycji dla streamera, czyli nieco niżej przed moimi oczami monitor. Mogę zacząć rozgrywkę. Ja teraz poklikam troszeczkę myszką podczas mówienia, później zrobimy sobie jeszcze test bez mowy, tak abyście zobaczyli, czy ta myszka jest faktycznie mocno wychwytywana przez ten monitor. Tak więc ja teraz cały czas klikam myszką, jest to SPC Gear Leex Plus. Tutaj no, te przełączniki w myszce są dość ciche. I teraz, jeśli w ogóle je słyszycie, bo ja w tym momencie klikam, no to za chwilę przejdziemy do klawiatury, zobaczycie, jak słychać klawiaturę. Teraz przejdźmy sobie do klawiatury. Klawiatura, na jakiej będę to testował, jest to też Genesis Tor 200 RGB. Recenzję macie oczywiście na moim kanale. No i zaczynamy klikać. Ja tutaj będę używał w zasadzie tylko przycisków WSAD i spacji, czyli takich typowych przycisków
które używamy podczas rozgrywek. Tak więc klikam WSAD, teraz trochę spacji, a wy słyszycie, jak mocno te przyciski słychać podczas mowy, czyli takiej standardowej sytuacji podczas jakiegoś streama, czy też innej rozgrywki. Ja teraz na chwilę zamilknę i posłuchacie samych przycisków klawiatury. Tak więc jak widzicie, tak było słychać myszkę i klawiaturę podczas nagrywania tym mikrofonem. I teraz jeszcze myślę najważniejsza rzecz w tym całym materiale. Pokażę wam, w jaki sposób prawidłowo ustawić ten mikrofon, jeżeli nie chcecie podłączać go do zewnętrznych interfejsów audio. Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, to ustawienie czułości na wejściu mikrofonu waszej karty dźwiękowej. Ja tutaj mam standardowo ustawione 10 dB. Następnie w OBS-ie, jak widzicie, mam ustawione podbicie o 15. I co ważniejsze, słuchajcie, filtry w OBS-ie ustawiamy sobie tutaj tłumienie hałasu na minus 40 dB. Ja taką wartość ustawiłem i przy tej wartości kompletnie nie słychać szumu. Mamy w zasadzie czysty i wyrazisty dźwięk z samego mikrofonu. Natomiast za chwilę wam pokażę, co będzie, jeśli wyłączę ten filtr i jak będzie wtedy słychać ten mikrofon. Teraz mam wyłączony filtr, ja teraz zamilknę i zobaczycie, jak przy tych wartościach ustawienia czułości mikrofonu słychać szum. Myślę, że różnica jest bardzo słyszalna, tak więc włączę z powrotem nasz filtr. Zero. Czysty dźwięk. Tak więc jeżeli macie zamiar kupić tego typu mikrofon na XLR-a podłączany do karty dźwiękowej, myślę, że taka mała zabawa, mała konfiguracja w ustawieniach dźwiękowych pozwoli wam na uzyskanie w zasadzie maksimum, jakie możecie wydobyć z tego mikrofonu, jeżeli nie posiadacie zewnętrznego interfejsu audio czy też miksera, do którego będziecie mogli go podłączyć. Myślę, że na dzisiaj wyczerpałem temat, jeśli chodzi o mikrofon Genesis Radium 300 XLR i udało mi się zaprezentować wam w pełni jego możliwości. No nie ma co ukrywać, że jest to jedna chyba z lepszych takich budżetowych opcji. Jeśli ktoś szuka mikrofonu do 200 zł, to ta opcja wydaje mi się jest bardzo ciekawa. Tym bardziej, że da się go ustawić bez żadnych zewnętrznych interfejsów, tak aby wydobyć z niego naprawdę ładny i czysty dźwięk. Tak więc słuchajcie, jeżeli film wam się podobał, pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji kanału. Możecie też napisać w komentarzu, co wy sądzicie o tym mikrofonie i jak w ogóle podoba wam się brzmienie, dźwięk z tego mikrofonu. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Na razie, trzymajcie się, cześć.